Ano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Eliasz, a dziś znów troszkę ponarzekamy na Boruto. Chciałbym dzisiaj przedstawić kolejne moje teorie dotyczące tego anime, jak nużące ono jest. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że mamy już prawie 60 odcinków Sielanki. Mimo tego, że mamy różne walki i tak dalej, nie są one ekscytujące. Czego nie mogę powiedzieć o walce, która nastąpi za tydzień, czyli Mitsuki vs Shinki. Pierwszym argumentem jest to, że anime jest przewidywalne. W tym momencie podam wam kilka propozycji walk, które się odbyły lub mogłyby się odbyć, a wy spróbujcie na to odpowiedzieć. Boruto vs Shikadai, kto by wygrał? Sarada vs Araya, kto by wygrał? Mitsuki vs Shinki, kto by wygrał? Boruto vs Sarada, kto by wygrał? Mitsuki vs Sarada, kto by wygrał? Boruto vs Araya, kto by wygrał? Jeżeli w większości odpowiedzieliście Boruto lub Mitsuki, ewentualnie Sarada, to mieliście na 99% rację. Nie podawałem tutaj takich śmiesznych porównań jak Metal vs Shikadai czy Sarada vs Shikadai. Wszystkie walki dotychczas były całkowicie do przewidzenia. Jedyne walki, które mogą być ciekawe na tym egzaminie, to Mitsuki i Shinki oraz Araya i Sarada. Mimo tego, że już tutaj mogę się z wami założyć o stówkę, że w walce Mitsuki vs Shinki wygra Shinki, a w walce Araya i Sarada wygra Sarada. Jakby ktoś pytał, od razu powiem, nie czytałem mangi, a to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Dlaczego tak jednak uważam? To proste. Mitsuki jest jedną z główniejszych postaci, Shinki dość poboczną, ale będzie nam to przypominało walkę Gaara vs Lee. Może być to ciekawe, bo nie znamy kompletnie technik Shinkiego. Tak samo zresztą jest z Araya, jednak uważam, że wygra Sarada. Inne walki też były wypłowiałe i wiadome. Pokroju tego, jak Shikadai walczył z tą dziewczyną z wiatru, w bardzo dużym stopniu przypominało to walkę Temari vs Shikamaru. Po prostu w tym anime nie ma napięcia. Przewiduję, że do walki Boruto vs Shinki nie dojdzie lub nie zakończy się ona, bo wpadnie Momoshiki. Okej, więc to jeden z argumentów, przejdźmy do drugiego i trzeciego zarazem. W anime Boruto coś ładnie kopnęło w głowę wszystkich dorosłych. Zobaczcie, jaka sytuacja występuje w tej chińskiej bajce. Na początek większość dzieci są geniuszami. Boruto, Sarada, Mitsuki to przykład teamu koksów, z czego Boruto jest mocny, ale głupi. Później mamy Shikadaya i Chouchou, która jest nie najgorsza. Reszta postaci w zasadzie jest tłem i mało się liczy. A dlaczego dorośli są kopnięci? Chociażby dlatego, że pomimo długiego okresu czasu nikt, no może poza Sasuke, nie zauważył, że Boruto używa tej śmiesznej zabawki z jutsu. Powiedzcie mi, co się stało z Tenten, która potrafiła się przeciwstawić genjutsu Madary, a uznała, że no Boruto to w sumie super duper gościu, potrafi używać milion różnych żywiołów i w dodatku raz formułuje pieczęci, a raz nie. Co z tym, że Boruto w walce z Shikadajem przed przywołaniem klonów użył pieczęci, a jak już był w sytuacji trudnej, to nagle wytrzasnął klona nie wykonując pieczęci, po czym wszyscy uznali, że no spoko. No naprawdę? Ostatnie, do czego chcę się przyczepić, to to, że w Naruto dla większości to właśnie tytułowy bohater był postacią ciekawą i lubianą. A w Boruto? No szczerze wątpię, że ludzie wolą Boruto. Dam wam w górnym rogu ankietę. Kto bardziej was ciekawi, Boruto czy może Mitsuki? Bo jak dla mnie to anime powinno się nazywać Mitsuki. Boruto jest strasznie irytujące, podejmuje nieciekawe decyzje, jest pewny siebie, mimo tego, że jest po prostu wrzodem na dupie, płaczącym, że o nie, tatusia nie ma w domu, ale on jest głupi, o Jezu, jak cierpię. A wy jakie macie argumenty przeciwko albo za moją teorią? Czy Boruto tylko mnie tak nudzi i oglądam to bardziej dla Naruto niż Boruto? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!